sportowy przegląd tygodnia. Grzegorz Gabor, dzień dobry. Tempa nie zwalniają nasze piłkarki ręczne. Kolejny test mecz w drodze do inauguracji rozgrywek mają za sobą dziewczęta młodsze MUKS z Kałka Śląsk, które już w styczniu rozpoczną walkę o Mistrzostwo Śląska. Tym razem podopieczne trener Joanny Banaś brały udział w turnieju mikołajkowym, który odbył się w Łaziskach Górnych. Na starcie turnieju stanęło 6 zespołów. Świętochłowiczanki w tej stawce uplasowały się na świetnym drugim miejscu, wygrywając z MOS Mtychy, Zgodą 2 Ruda Śląska, Polonią Mosir Łaziska Górne, remisując z Ruchem Chorzów. Jedynym zespołem, któremu udało się pokonać szczypiornistki z Kałki Śląsk, była pierwsza drużyna Zgody Ruda Śląska. Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano Wiktorię Wieczorek. Najwięcej bramek dla zespołu ze Świętochłowic zdobył duet Paulina Hołub, Wiktoria Wieczorek po 12. Przed rozpoczęciem oficjalnej rywalizacji świętochłowiczanki zagrają jeszcze jeden turniej. 12 grudnia w Tarnowskich Górach szczypiornistki z Kałki Śląsk zmierzą się w ostatniej turniejowej odsłonie. Szczypiornicki z Kałki Śląsk mają za sobą również kolejny mecz o ligowe punkty. W 12 kolejce rozgrywek o Mistrzostwo Śląska dziewcząt zespół trenera Andrzeja Gajczewskiego pokonał na wyjeździe MOS Mtychy 19-14, prowadząc do przerwy 14-10. Gdyby świętochłowiczanki wykazały się większą skutecznością, wynik mógłby być jeszcze wyższy. Kolejny raz doskonale w bramce spisała się Agnieszka Zimowska. Najwięcej bramek dla MUKS-u zdobyła Setia Schulz 5. Dzięki temu zwycięstwu zespół ze Świętochłowic podtrzymał miano niepokonanego w tym sezonie. Świętochłowickie szczypiornistki nie tylko grają coraz lepiej, ale również doskonale biegają. W rozegranym 6 grudnia w Rudzie Śląskiej na placu Jana Pawła II kolejnym już charytatywnym biegu Mikołajów w swojej kategorii wygrała Emilia Oślizło, która pozostawiła w pokonanym polu m.in. dwukrotną uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich Zuzannę Radecką. Kolejny pojedynek o Mistrzostwo Śląska Juniorek ma za sobą świętochłowicki UKS Wolę Wolej. Tym razem zespół trenera Mariusza Szeremety zmierzył się przed własną publicznością z Sokołem 43 AZS AWF Katowice. Mecz dostarczył sporo emocji. Niestety więcej szczęścia i doświadczenia miały katowiczanki, które wszystkie sety wygrywały 26-24. UKS Wolę Wolej, Sokół 43 AZS AWF Katowice 0-3. Weekend 5 i 6 grudnia na Skałce upłynął mikołajkowo. W sobotę na terenie Stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka otwarto lodowisko. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich mnóstwo atrakcji, a gościem specjalnym był nie kto inny jak Święty Mikołaj, który odwiedził wszystkich miłośników zimowego ślizgania. Na tafli można było zobaczyć pokaz jazdy figurowej w wykonaniu dzieci z UKL Spin Katowice. Na wszystkich chętnych czekały konkurencje sprawnościowe. Uczestnicy otrzymali słodkie upominki, a o dobry muzyczny klimat zadbał DJ White. W sobotę Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka przygotował jeszcze coś dla wszystkich miłośników squasha. Wszystkie osoby, które chciały nauczyć się grać w squasha albo podnieść swoje umiejętności, mogły pod okiem instruktorów zdobyć niezbędną wiedzę. Oferta cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że zabrakło miejsca na wszystkich chętnych. W niedzielę 6 grudnia na basenie ekologicznym Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka odbyły się pierwsze mikołajkowo-barburkowe otwarte Mistrzostwa Śląska w zimowym pływaniu, będące jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski. Choć co prawda aura nie przypominała tej zimowej, to i tak wejście tego dnia do wody i jeszcze dodatkowo przepłynięcie swojego dystansu było nie lada wyzwaniem. Temperatura wody niespełna 2 stopnie Celsjusza i zimny, przenikliwy wiatr nie ułatwiały rywalizacji. Ponad 20 uczestników, wśród nich 3 panie, do pokonania miało w zależności od umiejętności dystanse 100, 250 i 500 metrów oraz ten koronny, rozgrywany po raz pierwszy na dystansie 1000 metrów. Na najkrótszym dystansie wśród pań wygrała Ewelina Aksamit. W kategorii panów triumfował Piotr Krawczyk. Dodajmy jeszcze, że na tym dystansie wystartował również Grzegorz Truchan, kierownik świętochłowickiej drużyny FOPR, który zakończył start na trzeciej pozycji. Odcinek 250 metrów najszybciej pokonał Przemysław Filipczyk. Z dystansem 500 metrów w najkrótszym czasie uporał się Artur Kubica, a najdłuższy dystans 1000 metrów najszybciej pokonał Leszek Naziemiec. Na najlepszych czekały puchary oraz medale.
W dniach 5 i 6 grudnia w Warszawie odbyły się ogólnopolskie finały turnieju od SKS-u do AZS-u. Uczniowie klasy sportowej 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego po wygranych regionalnych eliminacjach wywalczyli prawo reprezentowania Śląska w ergometrze wioślarskim. Ta dyscyplina sportu nie należy do najpopularniejszych, jednak zyskuje sobie coraz większą rzeszę sympatyków. Ergometr wioślarski jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co wykonują wioślarze na wodzie. Może być poza tym świetną zabawą i doskonałą formą treningu, bowiem w czasie ćwiczeń na takim właśnie przyrządzie pracuje prawie 90% mięśni całego ciała. Uczniowie Kochanowskiego, choć w tym finale nie byli faworytami, bowiem nie mają dużego doświadczenia, to jednak nie zawiedli. Indywidualnie najlepiej wypadli Wiktoria Niemczyk, która zajęła 4. miejsce i Kamil Niesporek, który był 5. W klasyfikacji zespołowej dziewczęta zajęły 2. miejsce, a chłopcy zakończyli start na 3. stopniu podium. Dodajmy, że była to pierwsza edycja takich właśnie zawodów. Przy okazji wyjazdu do stolicy nie mogło zabraknąć wolnych chwil, które w całości zostały wypełnione zwiedzaniem najciekawszych miejsc w Warszawie. Czasu niestety nie wystarczyło na wszystko, jest to więc chyba doskonała okazja, żeby wrócić na kolejną edycję tych sportowych zmagań, a przy okazji poprawić swoją pozycję z tego roku. Kończymy zaproszeniem. Jest taki klub baseballowy Rawa Katowice. Istnieje od września 2006 roku. Zespół ma na swoim koncie brązowy medal Mistrzostw Śląska, a w 2014 roku zadebiutował w rozgrywkach ogólnopolskich, gdzie dobrnął do fazy play-off, gdzie uplasował się na 3. pozycji. Wspominamy o tym dlatego, że baseball staje się w naszym kraju coraz popularniejszy, a katowicki klub wyróżnia jeszcze jedna rzecz, że w klubie przygodę ze sportem mogą rozpocząć już dzieci w wieku zaledwie 6 lat. Kto więc chciałby rozpocząć swoją przygodę z baseballem, tego zapraszamy do Katowic. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 793 626 842. Zapraszamy. I tą informacją kończymy sportowy przegląd tygodnia. Dziękuję, do zobaczenia.